Mamy tutaj przykładowe zadanie z naszego portalu Khan Academy. Link do tego typu ćwiczeń jest w opisie filmu. No i zachęcam do tego, żeby samodzielnie te zadania rozwiązywać. No, a o co chodzi w tym konkretnym przykładzie? No, w treści jest powiedziane, że mamy bryłę lodu, która waży 100 kg. Czyli mamy 100 kg bryłę lodu, która zaczyna się rozpuszczać. W ciągu każdej godziny ta bryła traci 5% swojej wagi. No, czyli co godzinę 5% tego lodu się rozpuszcza. Niech W oznacza wagę tego lodu wyrażoną w kilogramach. W zależności od czasu T wyrażonego w godzinach. Czyli W jest funkcją czasu T wyrażonego w godzinach. No i teraz jest pytanie: czy W jest liniową, czy wykładniczą funkcją czasu? Exponential to znaczy wykładnicza, linear znaczy liniowa. No to zastanówmy się, jest powiedziane, że co godzinę roztapia się 5% tego lodu, czyli masa tego bloku lodowego maleje o 5%. Czyli nie jest tak, że na przykład co godzinę roztapia się ilość kilogramów, określona liczba kilogramów, nasza, 3 kilo czy 5 kilo. Gdyby tak było, że co godzinę rozpuszcza się określona ilość tego lodu, i ilość lodu, który się rozpuścił, byłaby proporcjonalna do czasu, no to wtedy mielibyśmy funkcję liniową. A tutaj jest tak, że rozpuszcza się pewien ułamek tej ilości lodu, tej masy lodu, którą mamy w danej chwili. Czyli jest to funkcja wykładnicza, dlatego że jeżeli 5% się rozpuszcza, to znaczy, że po godzinie zostaje 95% tego, co było wcześniej. Czyli co godzinę ilość lodu, masa naszego lodu mnoży się przez 0,95%. Przez 95%. To znaczy, jeżeli mamy w jakiejś chwili czasu jakąś masę W. To za godzinę będzie tylko 95% tego, co było godzinę wcześniej. Czyli co godzinę domnaża się czynnik 0,95. Więc tutaj od razu możemy odrzucić te odpowiedzi pierwszą i czwartą, bo tutaj jest powiedziane, że to jest funkcja liniowa. I teraz mamy drugą i trzecią, gdzie mamy funkcję wykładniczą, i musimy wybrać, która to jest z tych dwóch. No tutaj w tej odpowiedzi drugiej jest powiedziane, że ta funkcja jest wykładnicza, ponieważ w maleje. O czynnik 9,75, jak czas T zwiększa się od T równego 0 do T równego 2? No to już wiemy, że to nie jest prawidłowa odpowiedź, bo jakbyśmy pomnożyli przez 9,75, to ilość lodu by nie zmalała, tylko by wzrosła prawie 10 razy. Więc to na pewno jest źle, to nie jest taki czynnik. No to zostaje nam ta trzecia odpowiedź. Przeczytajmy, co tutaj jest napisane, że ta funkcja jest wykładnicza, ponieważ W jest mnożone przez czynnik 0,95. Za każdym razem, jak te zwiększa się 1. no to jest to, co ja już powiedziałem, więc to na pewno to jest dobra odpowiedź. Sprawdźmy, czy się zgadza. Zgadza się, no to zróbmy jeszcze jedno zadanie. Tutaj mamy takie zadanie. Góra lodowa, pływająca po północnym Pacyfiku, waży 80 ton. Każdego miesiąca traci 5 ton swojej wagi. I teraz, niech W. Będzie wagą wyrażoną w tonach tej góry lodowej po upływie T miesięcy, czyli T jest czasem wyrażonym w miesiącach, a W jest funkcją tego czasu, która mówi, ile ton waży nasza góra lodowa po czasie T. No i teraz mamy rozstrzygnąć, czy W jest funkcją liniową, czy jest funkcją wykładniczą. No i tutaj w odróżnieniu tego poprzedniego przykładu, właśnie jest taka sytuacja, że tutaj jest powiedziane, że w ciągu miesiąca nasza. Góra lodowa traci 5 ton, niezależnie od tego, jaką ma wagę na początku, czyli po miesiącu straci 5, po dwóch miesiącach straci 10, po trzech miesiącach straci na wadze 15 ton, po czterech miesiącach straci 20 ton itd. Niezależnie od tego, ile waży na początku miesiąca, w ciągu miesiąca ubywa je dokładnie 5 ton. Czyli tutaj nie jest tak, jak w przypadku funkcji wykładniczej, że w ciągu miesiąca ta waga mnoży się przez jakiś stały czynnik, tylko tutaj... Pewna stała liczba jest odejmowana co miesiąc. Czyli tutaj to, ile ta góra lodowa straci na wadze, jest proporcjonalne do upływającego czasu. Czyli tutaj mamy do czynienia z modelem liniowym. Tutaj ta zależność od czasu jest liniowa. No i w związku z tym musimy wybrać pierwszą lub czwartą odpowiedź, bo tylko tutaj jest powiedziane, że to jest funkcja liniowa, a w drugiej i trzeciej to jest wykładnicza. No więc musimy tylko rozstrzygnąć, czy to jest pierwsza czy druga. To przeczytajmy, jaka jest pierwsza odpowiedź. Że ta funkcja jest liniowa, ponieważ v zawsze maleje, jak czas rośnie. To nie jest dobre uzasadnienie, bo to, że maleje w, w poprzednim przykładzie też było, że funkcja malała, kiedy czas rósł, ale jednak malała w sposób wykładniczy. No zobaczmy, co jest w odpowiedzi czwartej. Ta funkcja jest liniowa, ponieważ v maleje o 5 za każdym razem, jak t zwiększa się o 1. No tak. Tak właśnie wygląda funkcja liniowa, że jak czas przesuwa się o jakąś jednostkę, to W zmienia się również o stałą jednostkę. Sprawdźmy, czy dobrze wybraliśmy. Zgadza się. Zachęcam do tego, żeby samodzielnie rozwiązywać te zadania, zbierać punkty i korzystać z pełnej funkcjonalności naszego portalu.